Dzień dobry, mówi Dorota Frajtak z kreatywnie.com Dziś mam dla Ciebie kolejny film na temat efektu rdzy i techniki powertex Wykonam pudełko, które będzie imitowało taką starą bramę i wykonam je za pomocą szarego powertexu Najpierw na pudełko w kształcie książki nanoszę szary powertex Całą przednią część dokładnie pokrywam taką dosyć dużą ilością i również jakby górną część również bok. Wcieram ten płyn dosyć dokładnie i byłoby fajnie gdyby był jeszcze w miarę mokry podczas nakładania następnej warstwy, którą jest naturalny papier. To jest papier to jest właściwie za dużo powiedziane, to jest jeszcze półprodukt, z którego papier powstaje i ten Papier naturalny ma niesamowicie ciekawą strukturę, która da się wydobywać za pomocą patynowania, bielenia i różnych innych technik, a dzisiaj przyda mi się właśnie do zabarwienia rdzą. Przyklejam ten papier pocięty na kawałki bądź porwany, dachówkowo na siebie w taki strukturalny sposób, również za pomocą tego szarego powertexu. I najpierw go dociskam, ale po przyklejeniu będę później też pewne elementy, zwłaszcza te naturalne, postrzępione, będę sobie też podnosić. Także te właśnie elementy boczne pozostawiam czasami niedoklejone. Kiedy powerdex jeszcze jest mokry, posypuję wszystko moimi trzema ulubionymi pigmentami, czyli ochra mokka. I czerwona ochra, a do tego dodaję odrobinę wysuszonej kawy z ekspresu, po to, żeby uzyskać taką ziarnistą strukturę. Wklepuję pigmenty rękoma, a później je wcieram. I dlatego właśnie dobrze, gdyby ten PowerText pod spodem był właśnie dosyć jeszcze mokry, bo wtedy te pigmenty mają szansę złapać przyczepność i się po prostu utwardzić. Żeby uzyskać taką dodatkową rdzawą strukturę takiego em, złażącego metalu płatami, em, wzięłam resztki Powertexu, które zwykle zostają mi właśnie w pojemniczkach, w takich właśnie plastikowych pojemniczkach. One na drugi dzień em, tworzą takie właśnie fajne, postrzępione kawałeczki, które sobie chowam na przyszłość i wykorzystuję, przyklejam żeby uzyskać jeszcze dodatkowe efekty przy właśnie rdzy i je również zabarwiam pigmentami. A teraz przygotuję sobie odrobinę masy Stone Art. Jest to masa, którą się robi z celulozy wymieszanej z, z Powertexem. W tym przypadku również szarym on będzie imitował takie metalowe okucia. Doprowadzam ten Powertex do konsystencji takiej Plasteliny, takiej, takiego materiału, który się swobodnie da lepić w rękach. I mogę sobie swobodnie ukształtować dwa prostokąty które przyklejam również na powertex i kształtuję właśnie już na moim przedmiocie, które będą tworzyły taki właśnie rodzaj okuć. Odciskam jakąś tam strukturę w tym okuciu, żeby nie był taki zupełnie gładki, w końcu jest to bardzo stary metal i zrobię sobie otworki ze śrubki. Potrzebny mi jest jeszcze drugi kawałek i ten kawałek to, jest mój, to będzie mój skobelek. No, i tu również śrubka do przyczepienia, i żeby ten skobelek był jakby bardziej wiarygodny, no to sobie robię wałeczek i wkładam tutaj taki o, metalowy element do zaczepienia. Z tego samego, z tej samej plastelinki, z tego samego materiału, w ogóle można go dosyć długo przetrzymywać w zamkniętym woreczku, robię sobie łańcuch. Imitację, kawałek takiego łańcucha, lepiej sobie, i na razie będę to wszystko, ten łańcuch i te wszystkie elementy, tak dosyć precyzyjnie układać, i wszystko to przykleję na podłoże za pomocą właśnie szarego Powertexu. Jedyną prawdziwą, że tak powiem, metalową rzeczą w tym projekcie są te kluczyki, które tutaj widać. To po prostu zdobycz z jakiejś giełdy staroci i w momencie kiedy sobie to wszystko już ułożyłam kleję to na powertex i najlepiej na drugi dzień kiedy to wszystko jest już sztywne, stabilne i trzyma się dobrze podłoża przystępuję do kolorowania znowu na mokry powertex i znowu pigmenty, wracam jakby do tej samej techniki bo chciałabym żeby te okucia również były pokolorowane, zardzewione niewielką ilością tego powertexu najpierw pokrywam wszystko, metal, kluczyki Właśnie ten, ten mój łańcuch i pozostałe elementy, ale też mogę sobie suchym pędzlem wydobyć, jakby, strukturę, którą położyłam dzień wcześniej. Wprowadzam, jakby, taki rodzaj cieniowania. Tu muszę trochę przeprosić za światło, bo zrobiło mi troszeczkę psikusa. Wyszło takie intensywne słońce i ta widoczność jest troszkę mniejsza niż zwykle, ale za chwilę to opanuję za pomocą. Takich pomocnych lamp. No i teraz tą samą techniką: nasączony pędzel Powertexem plus pigmenty. Jakby nie tyle wcieram, co wtłaczam te pigmenty w Powertex, tak żeby powierzchnia była matowa. A teraz kolor Malmogreen, który mi osobiście idealnie pasuje do rdzy, bo on jest miętowy, ale taki właśnie pasujący do rudości. Maluję tył pudełka i również górę i boki. I ten kolor, to jest farba mineralna. Ten kolor posłuży mi do dalszej jakby takich dalszych efektów strukturalnych, ale tutaj też mi służy do dodatkowego jakby zaśniedzienia, wybielenia i wyciągnięcia wszystkich niuansów, które mam ze struktury. Teraz czerwona rdza, to jest kolor znowu mineralny, czerwony, red oxide chyba się nazywa ten kolor, taki dosyć intensywny i odrobina siatki z szablonu, którą naniosłam kolorem żółtym, on później jest słabo widoczny, można by popracować nad tym kolorem, nad, wymyślić jakiś inny. Całość po wyschnięciu sobie woskuję, bo zajmuję się teraz tyłem te, tego pudełka i bokiem, a następnie na jasny wosk, który jeszcze tam super nie zastygł, nakładam wosk brązowy, wosk patynujący. No intensywność tego koloru zależy ode mnie, a mi chodzi o tak, tak naprawdę postarzony, sterany przedmiot, ale żeby... Pokazać tą strukturalność nakładania za pomocą szpatułki tych poszczególnych warstw, jeszcze suchym pędzlem całość pociągnęłam właśnie tym malmogrin, tym właśnie miętowym. Górę książki też pociągnęłam i boki tym woskiem brązowym i tam się pięknie pokazały swoje. A na samym końcu jeszcze wnętrze książki zabezpieczam je bejcą w kolorze ciemnego dębu. Mogłabym tą książkę robić jeszcze bardzo długo, bo całe wnętrze jeszcze przed nami, być może w następnym odcinku. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Napisz, jeśli Ci się podobało i subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Do zobaczenia, pozdrawiam.